Być uważnym. Proste czy nie? Dzisiaj rano, po 6 rano, szedłem jak zwykle do miejsca, w którym modlę się. Wcześniej robiąc sobie kawę. W piwnicy, miejscu, które nazwałem gabinetem, zapaliłem światło. Zobaczyłem drogę i zgasiłem światło. Przeszedłem dalej. Zobaczyłem na drodze bańkę z farbą, którą wczoraj postawiłem. Szczęśliwy ominąłem, dziękując Bogu, że mnie ustrzegł przed wylaniem kawy. Poszedłem dalej i postawiłem kawę na szafce. Nagle bach i kawa się wylała. Szybko zapaliłem światło i zobaczyłem zalaną Biblię i książkę. Na szafce leżał długopis, a ja na niego postawiłem szklankę z kawą. Wcześniej pomyślałem sobie, Bóg mnie ustrzegł, ale i szatan z boku stał. To moja i twoja rzeczywistość. Jak ważna. Jak ważna jest jedna cecha w życiu, która pomaga kroczyć ścieżkami Boga, nie dając możliwości działania szatanowi, złemu duchowi. Uważność. Definicję tego słowa podał profesor Kabat-Zinn. Szczególny rodzaj uwagi nieosądzającej i intencjonalnej, skierowanej na wybrany element bieżącego doświadczenia. Innymi słowy, umiejętność skierowania uwagi na to, co się dzieje w danej chwili, zarówno wokół nas, jak i na naszym ciele oraz umyśle. A wracając do rozlanej kawy, zabrakło mi uważności. Czy ja i ty dostrzegamy w swoim życiu takie momenty braku uważności? Ja mam z tym ogromny problem od lat. Działam na wysokiej adrenalinie, impulsywnie, często ponosząc różne konsekwencje swoich działań. Właśnie poprzez brak uważności. I mimo, że próbuję coś z tym zrobić, to ciągle mam problem. Jak w jednym obszarze lepiej, to w drugim gorzej. Otóż to. Może i można na pewne obszary przymknąć oko, ale są i takie, na które oka przymknąć się nie da. Skoro mam świadomość, że stworzył mnie Bóg, co oznacza, że jestem dzieckiem Bożym, to powinienem tak żyć. Jak? Skoro uznaję Boga za swojego Ojca, to moje życie powinno być z Nim związane. Może podobnie jak z moim ziemskim Ojcem, choć to do końca nie jest to samo. Słuchać swego Ojca, być z Nim, uczyć się od Niego, wspólnie z Nim czynić różne rzeczy, wspólnie spędzać czas, być ukierunkowanym na swojego niebieskiego Ojca. A do tego potrzebna jest uważność. Jeżeli w każdym momencie nie będę miał uwagi skierowanej na Niego, na Boga, zarówno w ciele, jak i w umyśle, jak czytamy w definicji uważności, to stracę z Nim kontakt, a wtedy zostanę pozostawiony sam sobie. No, może nie do końca. Gorzej. Mogę też poddać się pod wpływ ojca kłamstwa, który jest wrogiem mojego prawdziwego ojca. I co wtedy? Stanę na przegranej pozycji, tak jak w tej chwili mało istotnej sytuacji z wylaną kawą. A to wejście w obszar ojca kłamstwa. Przy braku uważności może skutkować wieloma problemami, zwłaszcza w życiu duchowym. Odejście od swego prawdziwego ojca, zdrada, nienawiść, złorzeczenie, depresja. To nie jest mój i twój ojciec. To ojciec kłamstwa, który stoi za winklem i nieustannie czeka na nasz brak uważności. Sam widzisz, jak wielkie znaczenie ma cecha uważności. Trwajmy w uważności. Ja i ty. Teraz i za chwilę. Dziś i jutro. Zawsze. Amen.